Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, obiecałem, że będzie krótki film podsumowujący Days Gone, czyli to, co tutaj widzicie. Gra okazała się nadzwyczaj dobra, mimo tego, iż powiela dużo schematów. Można ją tak nazwać troszeczkę asasinem w świecie, powiedzmy, zombie. Natomiast zaskoczenie jest moje bardzo miłe. O wiele lepiej grało mi się w to. I parę słów chciałem na koniec powiedzieć, tylko niech będzie dzień, to ja sobie może tutaj prześpię się ładnie. I pojedziemy sobie gdzieś na motorze. Dobra. Śpię się, tylko na chwilkę. Śpi, śpi, należy ci się. Dobra, na początek może troszeczkę o fabule. Oczywiście typowy postapokaliptyczny świat, ale z trochę większą ilością ludzi. Dodatkowo jeszcze są jakieś zmutowane potwory, czyli ludzie w sumie, których dotknął wirus. Nie wiadomo na początku zupełnie, o co chodzi. Gość nie jest jakimś wielkim bohaterem, nie ma ocalić tego świata. Nie ma być dowódcą ziemi i tak dalej. Po prostu jest to zwykły koleś, motocyklista młody, który szuka swojej żony. I oprócz tego jeszcze jest ten gościu, którego tutaj widzicie, Boozer. No i on mu troszeczkę, powiedzmy, pomaga, przyjaźnią się panowie. W całym świecie gry, a świat gry wygląda tak, to znaczy to jest mapa. Jest ona takiej wielkości. Ja oczywiście nie odkryłem tutaj wszystkiego. Proszę bardzo, tak wygląda mapa. Myślę, że jest całkiem spora, chociaż mogłaby być jeszcze większa, ponieważ nie ma takich dłużyzn. Ja bym chciał w takiej motocyklowej kilka takich dłużyzn, żebym troszeczkę mógł sobie pojechać, niczego nie spotykając, nie napotykając na drodze. To jest mapa, z której, no, na której obiekty prawdziwe również się znajdują. Nie oddane w 100%, ale fajne było, jak znajdowaliśmy jakieś miejsce, później na streamie w Google Maps wchodziliśmy i szukaliśmy tego miejsca i rzeczywiście na przykład sklep wyglądał bardzo podobnie. To jest super, to jest fajne. Gość szuka swojej żony, z którą rozstał się na początku epidemii i właściwie ma wszystko inne w dupie. Jakieś tam zadania wykonuje dla obozów. Są takie obozy, powiedzmy takie enklawy ludzkie, tak jak tutaj, ogrodzone, gdzie te tak zwane świrusy, tak są nazwane właśnie te potworki, które się zrodziły z ludzi, one po prostu tutaj nie mają prawa wstępu. Takich obozów jest kilka, ogólnie schemat jest grindowy, taki jak zawsze, czyli zdobywamy zaufanie w obozach, czym więcej zaufania zdobędziemy, tym lepsze bronie nam się w sklepach odblokują. I to właściwie chodzi tylko o to. Oprócz tego fabularnie są całkiem ciekawe zadania. Oczywiście zadania, które są oczekiwane, tak, w takiej grze. No nie ma jakichś takich super, hiper nieoczekiwanych rzeczy. Chociaż może i kilka jest, ale niewiele. Oprócz tego retrospekcje, kiedy to Deacon, czyli ten gość, przypomina sobie, jak to było przed, jak zalecał się na przykład do swojej małżonki. No. Teraz może sobie wyjedźmy stąd. Byłem z klasą. Uczyłem angielskiego. O. Przemoc Community College. Posłuchajcie. Gospodyń domowych i osób, które nie skończyły liceum. Tak czy inaczej, nagle usłyszeliśmy wrzaski. Najpierw brzmiało jak strzały, ale to były świrusy. Pełno świrusów. Biegały tam, nie wiem, jak podczas jakichś zamieszek. Karen i inni nauczyciele próbowali zastawiać drzwi. Ja uciekłem. Dobra, nie będziemy tego słuchać dalej. Jedną rzecz mogę wam powiedzieć. Jest tutaj dużo właśnie takich gadek,
które uruchamiają się, gdy jesteśmy w pobliżu. Hej, już otwieram. Znacie te gadki na przykład z Wiedźmina. W Wiedźminie też coś takiego było, wchodzimy na przykład do Nowigradu i odbywają się rozmowy tuż obok nas, które możemy słyszeć. I powiem wam szczerze, że w Days Gone nie spodziewałem się, że będą te rozmowy tak realistyczne, tak fantastyczne i tak fantastycznie wprowadzające w klimat. Druga rzecz, w obozach niektórych znajdujemy kasety z, tak jakby z zapisem, no wiadomo, to w wielu grach coś takiego jest, zapis, jakiś naukowiec coś tam nagrywa, tak? Super klimatyczne rzeczy, bardzo mile też byłem zaskoczony. Co do samego motocykla, to jest jedyny pojazd, którym w grze możemy się poruszać. Oczywiście mamy jeden swój motocykl, ale możemy też zabierać tam innym, chociaż i tak się gra właśnie tym. Możemy ten motocykl malować, wymieniać mu silnik, ramę, jakieś tam sprężyny, opony, no wszystko. Możemy go tunigować niesamowicie. Ja na przykład mam, nie wiem czy to widać, czekajcie, zsiądę. Tak mi się pojawiło, z Death Stranding Buck. Widzicie to? W Bucku jest to dziecko. To jest coś. Oczywiście czym większy bug, tym możecie dalej jechać i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie gość wykonuje proste zadania w całym świecie gry. Oho. Dzikie zwierzęta na drodze. Jeszcze 2 lata temu byłaby kraksa. Oho. Tylko, że już nie ma ruchu na drogach. Ogólnie... Proszę bardzo, tak wygląda jeżdżenie. Tu już mam silnik podrasowany w tym motocyklu. O kurde. Tego to się nie spodziewałem. Kolejne trofea. No, dostajemy zawsze, jak kogoś załatwimy. Oczywiście motocykl się psuje. Bandyci mogą robić pułapki. Najczęściej są takie robione, że linka jest rozwieszona na drodze. Możemy spaść z motocykla. No, tak by go łatwo nie podniósł pewnie. Co do broni, możemy mieć tylko 3 rodzaje broni. Właśnie 4 rodzaje broni przy sobie. Jedna broń to jest broń tak zwana boczna. Tutaj są pistolety, jakieś takie malutkie obrzyny. Do każdej broni palnej można właśnie zamontować tłumik. Mam cię. Fajna rzecz. Oprócz tego mamy broń ręczną. Można ją craftować. Ja tutaj już mam skraftowany taki przeuroczy toporeczek. Mamy też broń główną. Broń główna to zazwyczaj jest albo strzelba, albo jakiś karabin maszynowy, karabin szturmowy. No to różne rzeczy. Co do dźwięków, nie można mieć zastrzeżeń naprawdę. Może pistolet wam nie pokazałem, bo jest tłumik. Odłączymy. Fajne. I najlepsza. Najlepsza broń snajperska w grze chyba. Rewelacyjna. Chociaż do niej też tłumiczek chyba można założyć. Akurat nie mam. No, od tej broni większość jest na strzał przeciwników, a tacy najgroźniejsi to na 3-4. No, tu widzicie wszędzie trupole. Czym wyższy mamy poziom, tym więcej możemy odkrywać broni i tym więcej umiejętności. Umiejętności są tutaj zgrupowane w takich 3 jakby podgrupach. Czyli tutaj mamy taka walka.
o przetrwanie, powiedzmy, zahartowanie, walka dystansowa tutaj i walka w zwarciu. Trochę tych umiejętności jest, one rzeczywiście mają wpływ na rozgrywkę, to trzeba przyznać, to jest fajne, że to nie są jakieś tam plus, każda umiejętność to plus 5% do czegoś tam, albo plus 10% do czegoś tam, nie, nie, nie. Tutaj są konkretne dosyć umiejętności, które rozwijając, odblokowując, zmieniają po prostu sposób naszej rozgrywki. O, czy będzie można tu otworzyć? Tak. Można się dobierać do samochodów. Z samochodów uzyskujemy albo tłumiki, albo złom. Złom jest przydatny do naprawy na przykład broni tej ręcznej. Oczywiście nie tej zwykłej, ona się nie zużywa, ale to. No i motocykl również możemy naprawiać. Tutaj stacja benzynowa. Na stacji benzynowej o dziwo można tankować. To jest ciekawe. Co do samej grafiki, dla mnie jest całkiem spoko, chociaż mówiąc szczerze, no brakuje mi takich gier na peceta. Niestety nie ma tego na pececie, tylko na konsoli można... O, tu już obrabowałem, widzę ten samochód kiedyś. W policyjnych bagażnikach zazwyczaj jest skrzynka z amunicją do znalezienia. Bardzo klimatyczne. Niby tu jest taka prosta grafika, natomiast bardzo, bardzo klimatyczna. Mogłoby... Oho! No dobra, słuchajcie, skoro... Teraz wam pokażę, jak wygląda, skoro tu jest linka, gdzie ja mam motocykl. To ja wam zaraz pokażę, jak wygląda taka zasadzka. Prawdopodobnie, gdybym obszedł tą pozycję, to gdzieś w krzakach siedzą łupieżcy. Na 100% oni się gdzieś chowają. Oni dopiero wyskoczą, jak ja się motocyklem o to rozwalę, więc po prostu się rozwalę. Trochę złomu mam, to będzie na naprawę. Oczywiście dla mnie największa trudność to granie na padzie. Granie na padzie ze strzelaniem to jest katorga dla mnie. Także, no, delikatnie mówiąc, masakra. Dobra, a teraz zobaczcie, jak wygląda zasadzka. Oczywiście tej linki normalnie się nie zauważa, jak się szybko jedzie. Patrzcie. Teraz jadę, powiedzmy. Tu jest gdzieś ta linka, jest. Zrzuciło mnie. I nagle oni wyskakują. O, proszę bardzo. Oczywiście robią duży błąd. Robią ten sam błąd, który robią Turcy. Czyli... Na strzelaninę przychodzą z nożami. Tylko jeszcze trzeba trafić, nie? Dorwali go! Dorwać bydlaka! To morderca! No, są bugi, chociaż pierwszy raz coś takiego widzę, szczerze mówiąc, w tej grze. Nigdy tego jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz się to zdarzyło, że coś takiego się dzieje. No, muszę przyznać, że takie kije samobije to by było coś. Można oczywiście to podnieść, wszystko co oni mają, każdą broń, którą ma przeciwnik, można podnieść, aczkolwiek przy przeszukaniu przeciwnika, no niestety nie ma on tego, co powinien mieć, czyli jakiś tam bandaż, jakieś, nie wiem, cokolwiek. W końcu, Jezu. Dobra, no teraz oczywiście mój motocykl jest uszkodzony po takim wypadzie. Oni siedzieli tutaj w tych krzakach, wydaje mi się, bo tu jest taka wysoka trawa. O, i jak ktoś siedzi, to po prostu go nie widać. To jest też dla nas oczywiście bardzo dobre, jak musimy skradać, podsłuchiwać naukowców. Jak tam... Napraw silnik. Silnik 0% po takiej... No dobra, mam złom. Naprawimy. Zobaczmy, co da się zrobić. Powinno dać radę. Dobra. Dobra.
No i teraz podjeżdżamy, żeby zatankować. Muszę znaleźć paliwo. No już znalazłeś. Także gra zaskoczyła mnie mega pozytywnie. Ona jest tania, bo kosztuje tam chyba 80 parę złotych, a używka to pewnie może i jeszcze mniej. Chyba wystarczy. Wystarczy, zdecydowanie. Dubbing jest moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie. Powiem tak, może ktoś się ze mną nie zgodzi. Dubbing postaci takich postronnych jest na pewno tutaj lepszy niż The Last of Us 2. Po prostu brzmi to bardziej wiarygodnie. To samo bluzgi. Przekleństw jest tutaj dużo, bardzo dużo. Natomiast o ile w The Last of Us 2 były one specjalnie, na siłę takie wrażenie ma się, że nie pasowały do sytuacji często, tak tutaj bluzgi są po prostu, kurka wodna, rewelacyjne. Po prostu są rewelacyjne. Ja może, skoro jestem zatankowany, to udam się do pewnego obozu, bo z obozu do obozu można się teleportować. Oczywiście to nie jest za darmo, zużywa się paliwo tak, jakbyśmy jechali, ale nie musimy za każdym razem pokonywać tych przestrzeni. No i później pokażę wam hordy, bo hordy tych... Dobra, to jest tutaj. Co? Nie można szybkiej podróży podczas walki? No to oddalmy się. Jakieś wirusy muszą tutaj być gdzieś. O, i teraz już będzie można. Uwaga. Tak jest, szybka podróż. 1,44 galona. Hordy, o hordach wam powiem na końcu i nawet wam pokażę, jak wygląda horda, bo to jest absolutnie fantastyczna mechanika i gdyby to było na myszce, gdyby to na peceta było, to ja bym chętnie z hordami powalczył, ale tutaj pokonałem ich chyba z 5 tylko i naprawdę za każdym razem to była katorga, no bo padem nie potrafię grać, po prostu nie potrafię grać. Teraz spróbowałem Ghost of Tsushima wczoraj na streamie, ale... No, Ghost of Tsushima chyba nie podejdzie mi jednak, to jest za blisko Assassina. Po prostu, no chyba nie. Gra jest bardzo fajna, nie mówię, że jest taka sama jak te Assassiny, bo te Assassiny są słabe dla mnie. Ona jest na pewno lepsza. Puścić go! Dobra, puścić go. Tutaj jest chyba taki tor przeszkód, chciałem wam pokazać, jak... Szkoleni są, czy to tu, czy to nie tu? Zaraz. To chyba, kurczę, nie tu. No to wam nie pokażę. Bo to było w tym głównym obozie w takim razie, a główny obóz został delikatnie uszkodzony przeze mnie. Bo to jest rozgrywka po zakończeniu wątka głównego. Ja tu jeszcze mógłbym mnóstwo rzeczy robić, słuchajcie. Po prostu mnóstwo rzeczy. Tu jeszcze jest ze 20-30 godzin gry spokojnie. Zdecydowanie. Trochę mapy nie jest odkryte. No i każdy taki właśnie znaczek to jest horda. I teraz, która jest najbliżej, żebym wam pokazał, o co z nią chodzi. No jak na złość... tutaj aż tak nie ma. Chciałbym wam może pokazać, tu jest jakaś blisko. Horda na ranczu. Dobra, tu się teleportujemy. Chciałem wam pokazać musztrę taką wojskową, jakie teksty goście mają z bluzgami, ale naprawdę super to wygląda. A Deacon, czyli bohater, no to jedynie mnie wnerwiało, że wszyscy mówią na niego Dick. Dosyć ciekawie to brzmi. Dobra, jesteśmy tutaj i teraz pojedźmy, bo chcę wam pokazać hordę. Ona na noc wychodzi, a jest właśnie noc. Ile mam paliwa jeszcze, bo to ważne. No, połowę baku. Okej, spróbujmy pojechać tutaj. Tu jest horda zdecydowanie. Dobra. Jest to taka zbieranina, jak ktoś oglądał World War Z, to jest właśnie na tej zasadzie zrobione. Tam jest taka słynna scena, gdzie przez mur przechodzą te zombiaki. O kurczę, tunel.
No na to nie byłem przygotowany, że tu jest tunel. Tunele są niezwykle klimatyczne w tej grze. To jest po prostu... A na początku to już jest w ogóle kosmos. Bo nie wiemy, co wyskoczy. No może zginę za chwilę tu. Kurczę. No i jak na konsolę PS4, to grafika uważam, że cudna jest. Spróbujemy stąd mimo wszystko wyjechać. Nie właź mi w drogę! Dobra. Gdzieś tu w pobliżu jest horda. Niby gdzieś tam. Aha, oni siedzą, dobra, siedzą w takim tunelu. Ale gdzieś ta horda poszła na 100%. A wychodzą na żer po prostu w nocy. Dobra, już jeden zacznie gonić. No gdzieś oni musieli wyjść, ale... No ty to widzę, że... No i proszę. Okej, okay, może się tam przebiegnę. O, jedzie złoczyńca jakiś. Cholera, patrol łupieżców. Patrol łupieżców. No, to jest właśnie ta Givera, po prostu. Nawet ona jest za mocna trochę, bym powiedział. Ale dlaczego hordy nie ma? Bo oni tutaj gdzieś żerują, to widać. Ja tam podbiegnę, bo chciałbym to jednak wam pokazać. Jak zginę, to zaczniemy od nowa. Po prostu wyskakuje masa tych gości. Oni mają taką jakby... O dziwo, tu jest krata. Aha, czyżby tędy wychodził? No nawet tutaj nie byłem. Nigdy. No. Chyba, że oni wyszli i teraz będą wracać zaraz. Tu można tędy wejść. To wyjdziemy u góry. Kurde, już za długi ten film się robi. O! No nie wiem, gdzie jest ta horda. Gdzie oni mogą być? Czy tu zabójca hord? A tu co jest? Też zabójca hord. No oni gdzieś tutaj powinni być do licha. Jak widzicie, bardzo dużo grafiki tutaj jest, bardzo różnorodna, fajna grafika tutaj jest, ale niestety bardzo mało rzeczy można pobierać. I to jest zarzut mój, wiecie, że ja lubię ekwipunek, fajnie jak wygląda, prawda? No to niestety tutaj aż tak fajnie nie wygląda. Tu mogę sobie to przyjąć. Ogólnie... No nie ma typowego ekwipunku. O, to wszystko możemy zbierać. Kurde, no nie mam pojęcia. Chciałem wam pokazać tą hordę. Ale... Oj! No, trochę nie poszło.
końcu, Jezu. Niby ona tu jest, ale może tutaj są. Musiałbym w drugą stronę iść. Motocykl został daleko. No nie wiem. To wam nie pokażę, kurde. Polecę do... po motorek. Deacon ogólnie chce tylko znaleźć żonę. Tylko na tym mu zależy i robi wszystko, żeby się do tego zbliżyć. Co do craftingu, to crafting beznadziejnie jest zrobiony. O kurka, wychodzi horda. No to patrzcie, tak to wygląda. Ale nie wiem, skąd oni się wzięli, skoro tam było pusto. Można po kilku. Oczywiście ja tu mam jeszcze różne inne narzędzia destrukcji, na przykład miny, bomba zdalna, bomba zbliżeniowa. Możemy zaraz pobawić się. To jest fajne. Lubię, jak w grach są takie miny, jakieś bomby, jakieś pułapki można robić. O kurczę. Dobra. Bomba. Idealnie. Zbliżeniowa. No, ja tu oczywiście jestem o wiele szybszy, na szczęście, od tych zombiaków. Mogę tak delikatnie przejechać się obok nich. O, wyszły chłopaki na żer. Zobaczcie, ilu ich jest po lewej stronie. No, już część z nich chociaż leci. No i ogólnie tych hord jest chyba tu ze 40. I wszystkie trzeba wybić, żeby fajny odblokować zakończenie fajne. Ja wybiłem tylko te, które musiałem wybić. No i cóż, no nie wiem, co wam jeszcze powiedzieć. Grę jak najbardziej polecam. Szykuje się dwójka i szczerze mówiąc, to ta gra wskakuje dla mnie na pierwsze miejsce, a The Last of Us na drugie. Chociaż The Last of Us 1 jest ciągle najlepszą grą, w jaką grałem na konsolach zdecydowanie, to jednak to jest blisko. Ja chyba lubię po prostu takie gry i bardzo czekam na Far Cry'a najnowszego. Myślę, że najnowszy Far Cry mi się bardzo spodoba. Po prostu lubię gry, które rozgrywają się współcześnie, albo powiedzmy, no nie wiem, w przyszłości, tak? Jakieś tam post-apo. To jest moja bajka. Ewentualnie jakaś fantastyka, to też. Tak od drugiej, od pierwszej wojny światowej, gdyby jakiegoś asasyna zrobili w realiach pierwszej wojny światowej albo drugiej, to by było naprawdę coś fajnego, no ale się nie zanosi. Liczę na dwójkę. Dwójka powinna być fantastyczna. Tutaj jest kilka takich miejsc, które aż się proszą o to, żeby zrobić bazę do rozbudowania. Ja może się teleportuję w jedno z takich miejsc, o ile w ogóle będę mógł to zrobić. Otóż mam jakieś zadanie. To miejsce jest... tu chyba. Kryjówka na górze, tak. Super klimatyczne miejsce, już wam je pokazuję. Na początku gry je odkrywamy. I aż się prosi, żeby to miejsce rozwijać, uprzątać, wiecie. No, ja lubię, jak jest taka baza własna do rozwijania, coś tam, jakieś warsztaty, do robienia broni, coś, szafki, skrzynki. No... bardzo mi się to podoba w tego typu grach. Tutaj tego niestety nie ma, ale jest to gra, chyba pierwsza taka duża gra właśnie tych twórców. Dwójka, mam nadzieję, będzie lepsza.
No, tutaj podjeżdżamy i zobaczcie, jakie klimatyczne miejsce tu jest. Oczywiście z Firewatch znamy te wieże. Częściowo też z The Long Dark. A tu jest, kurczę, patrzcie. Akumulatorek, proszę bardzo, żeby się to wszystko otwierało. Super sprawa. No i tu mamy taką mini bazę. Właściwie to na motorku powinienem wjechać. Tu mamy taką mini bazę, która aż się prosi o rozbudowę. Można tutaj zatankować. Powinienem zatankować. No powinieneś. Proszę bardzo. Właśnie tak. No to już jest bardzo duży bug. Jak nie możemy tankować, to trzeba paliwo kupić. No i niestety wtedy po kieszeni nas to daje. Na początku to jest tanio, ale czym większy bug, tym więcej naturalnie płacimy. Chyba wystarczy. No dobra, to teraz złaź. I zobaczycie też dbałość o szczegóły, jak tam wejdziemy. Fajnie to wszystko będzie zrobione, proszę. Proszę, proszę. Wchodzimy do środka. I w środku jest tak. Są dwa łóżka, Buzera i moje. To jest Buzera. Mamy fantastyczny piecyk. No po prostu rewelacja. Ja bym chciał kiedyś w życiu, jak jeszcze bym mógł, żeby na taką wieżę tak na tydzień sobie gdzieś pojechać na przykład i być odciętym od świata przez tydzień kompletnie. To by było coś. Spać sobie na takim łóżku. Wyobrażacie sobie coś takiego? Śpicie sobie tutaj. Rano o brzasku się budzicie, widoki macie takie fantastyczne. Kurde, no coś niesamowitego. Oczywiście to jest bardzo duża akurat, widzę. Jest mega duża. Ale no super, po prostu jak dla mnie coś pięknego. Coś pięknego. Ja chyba jestem stworzony do takich miejsc. Mówię wam. Dobra, moi drodzy, to tyle. Chciałem zrobić ten film, żeby was po prostu zachęcić. Jeżeli macie konsolę PS4, odżałujcie kasę, kupcie. Jest to absolutnie niedoceniona, moim zdaniem, gra. Niedoceniona. Perełka. Jeżeli chodzi o konsolę, to jest perełka. Mimo wielu jakichś tam niedociągnięć, błędów, niedopracowań, to liczę na to, że dwójka naprawdę z dwójką zaszaleją. Żeby była na przykład modyfikacja broni, żeby ekwipunek był lepszy, chociaż na konsoli to nigdy nie będzie normalnego ekwipunku, przepraszam, w ekskluzywie, bo to jest ekskluzyw na PSA. No trudno. No i niebo. Niebo wygląda, moi drodzy, podobnie właśnie jak widziałem na Ataka. Na pustyni w Chile. To jest podobne niebo do tego, które widziałem na pustyni w Chile. Gdzie gołym okiem widać pięknie drogę mleczną. Coś nieprawdopodobnego. No tu to już wszystko blaknie, bo jest świt, moi drodzy, świt. Oczywiście mamy jeszcze, to ostatnie wam powiem, do broni takie dziwne rozwiązanie, że jak zdobędziemy broń na złoczyńcy jakimś, to nie możemy jej później używać, tylko dopóki mamy ją w ręku, tak? Jak ją wyrzucimy gdzieś, to w naszej szafie, bo to jest szafa na broń, gdzie możemy zmieniać, niestety ta broń się nie pojawia tam. No tu widzicie, jakie ja mam bronie konkretnie odblokowane. Różne są. Mogę tutaj zamienić jakieś, żeby wam pokazać. Proszę bardzo, broń boczna. Takie jakieś. No, słabo jest to zrobione, nie? Że to są takie białe tylko
że nie widać tej broni. No i tutaj jest wiadomo co. Broń podstawowa tak naprawdę. No. Czy ja tu mogę? Nie mogę. Czyli na terenie obozu absolutnie nie możemy wyciągać broni. To jest fajne. Fajnie jest też gra zrobiona, jeżeli chodzi o trudność. Na początku przerażenie budzą pojedyncze takie potworki. Teraz to już tutaj, no... O, minka. Lubię to, po prostu. Może nie. Po prostu to lubię. A! Może bym znalazł jakiegoś gościa. Niby tu ma być jakiś. No zobaczmy. Zakończymy ten filmik wysadzeniem jakiegoś gościa. Powinni tu już być jacyś. Jakieś świrusy tu powinny być. O, proszę. Puma. To zróbmy to. Tylko, że puma jest za szybka i się na tej minie zbliżeniowej nie wykrzaczy. Nawet się nie zorientują. Patrzcie, jak atakuje. O, są świrusy. Założymy dwie minki. Może dam im znać, że tu jestem. O, jest jeden taki wrzeszczący. O, leci. Leci. Uwielbiam takie pułapki. Jest takie zwolnienie czasu jakby. Gdzie ten wilk? No, wołk! Kuda ty paszoł. O, jest jeszcze jeden świrus. Ten ma takie ogłuszające coś. Ty! O! Zatrybił. Leci następny jakiś tu strzał. O, jakiś błąd. Dobra, słuchajcie, dosyć tego. Grę polecam. Koniec filmu. Wyszedł zdecydowanie za długi, ale no... Tak mi się ona podoba, że po prostu jak ją teraz uruchomiłem, to nawet teraz bym sobie jeszcze pograł. Muszę przeładować. O, żegnam się z wami. No chodź, bo ty już widzę. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.